W modlitwie Ojcze Nasz zawarta jest obietnica Królestwa Woli Bożej. Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Tatusiu nasz. Córko moja, kiedy Adam zgrzeszył, Bóg dał mu obietnicę przyszłego odkupiciela. Upłynęły wieki, ale obietnica nie została złamana i pokolenia otrzymały dobro odkupienia. Kiedy stąpiłem z nieba i utworzyłem królestwo odkupienia, przed wstąpieniem do nieba dałem kolejną, bardziej uroczystą obietnicę. Obietnicę królestwa mojej woli. Znalazła się ona w modlitwie Ojcze Nasz. I aby jej nadać większą wartość i szybciej uzyskać owo królestwo, złożyłem tę formalną obietnicę w swojej oficjalnej i najbardziej podniosłej modlitwie, modląc się do Ojca, aby pozwolił na nadejście swojego królestwa oraz woli Bożej, jako w niebie, tak i na ziemi. Ja sam stanąłem na czele tej modlitwy, wiedząc, że taka była Jego wola. Wiedziałem, że nie odmówi mi niczego, gdyż ja sam się do Niego modliłem. A co więcej, modliłem się do Niego Jego własną wolą i prosiłem o to, czego pragnął także mój Ojciec. Po sformułowaniu przed moim Ojcem Niebieskim owej modlitwy, pewne, że dane mi będzie królestwo mojej Bożej woli na ziemi, nauczyłem ją swoich apostołów, tak aby przekazali ją całemu światu, aby jedno było wołanie wszystkich. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Nie mogłem dać pewniejszej i uroczystszej obietnicy. Wieki są dla nas jakby jednym tylko punktem, a nasze słowa są czynami i faktami dokonanymi. Ojcze nasz, 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 Tatusiu nasz. Przyjdź, Królestwo woli Bożej, Ojcze, prosimy Cię. By jako w niebie, tak i na ziemi wola Twoja pełniła się. Ojcze nasz, Ojcze nasz,
Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Tatusiu nasz. Moja własna modlitwa do Ojca Niebieskiego. Przyjdź, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Oznacza, że wraz z moim przyjściem na ziemię, królestwo mojej woli nie zostało jeszcze ustanowione pośród stworzeń. W przeciwnym razie bym powiedział: Ojcze mój, niech zostanie potwierdzone nasze królestwo, które już ustanowiłem na ziemi, a nasza wola niech panuje i króluje. Powiedziałem natomiast: przyjdź. Oznacza to, że ma jeszcze nadejść i że stworzenia mają go oczekiwać z taką pewnością, z jaką oczekiwały przyszłego Odkupiciela, ponieważ w tych słowach Paternoster związana i włączona jest moja Boża wola. A kiedy ona się wiąże, to bardziej niż pewne jest to, co obiecuję. Co więcej, wszystko zostało przeze mnie przygotowane. Potrzebne było jedynie objawienie mojego królestwa, co teraz czynię. Czy sądzisz, że ukazuję ci wiele prawd o moim fiat, dlatego żeby ci przekazać prostą wiadomość? Nie, nie. To dlatego, że chcę, aby wszyscy wiedzieli, że królestwo mojego fiat jest bliskie, aby poznali jego piękne zalety i zapragnęli żyć w królestwie tak świętym, pełnym szczęścia i wszelkich dóbr. Tak więc to, co tobie się wydaje trudne, dla mocy naszego fiat jest łatwe, ponieważ wie on, jak poruszyć wszelkie trudności i podbić wszystko tak, jak chce i kiedy chce. Przyjdź, królestwo woli Bożej. Przyjdź, królestwo woli Bożej, jako w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź, przyjdź, królestwo woli Bożej. Przyjdź, królestwo woli Bożej. Przyjdź, królestwo woli Bożej. Jako w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź, królestwo